Obecna sytuacja wygląda tak, że ławnicy do sądów okręgowych są wybierani przez Rady Gmin. Natomiast propozycja wprowadzenia ławy przysięgłych może być też na równi przywrócenia wszystkich ławników i spowodowaniem wyboru bezpośredniego przez mieszkańców, przez obywateli. Generalnie konstytucja ma taki zapis, gdzie gwarantuje obywatelom wpływ na wymiar sprawiedliwości właśnie poprzez udział ławników. Można to rozszerzyć. Po pierwsze, ławników można wprowadzić do wszystkich etapów postępowania, również do posiedzeń, również do spraw dyscyplinarnych, o czym była mowa też, ale jakoś to nie zostało kontynuowane. Spraw dyscyplinarnych w stosunku do sędziów, w stosunku do prokuratorów, w stosunku do adwokatów, bo wymiar sprawiedliwości to nie jest tylko i wyłącznie, to nie są tylko sędziowie. Popatrzmy, pan minister Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny dostał bardzo szerokie uprawnienia do weryfikowania tego, kto pracuje w prokuraturze. Niestety zmiany, które zostały wprowadzone, są to zmiany kosmetyczne, były to zmiany polegające wyłącznie, tylko i wyłącznie na wymianie prokuratorów apelacyjnych, obecnie nazywają się to prokuratorzy regionalni i tam ewentualnie zastępców, natomiast na niższych szczeblach pracują ci sami ludzie, którzy pracowali dynastie podczas rządów Platformy Obywatelskiej. Ja zresztą byłem dwukrotnie na rozmowie z panią prokurator z lubelskiej apelacji. Zapytałem o pewne osoby, czy ona nadal pracuje. Wymieniłem takie nazwisko najbardziej już ewidentnych osób, które powinny zostać z prokuratury, nie tylko przeniesione, ale w ogóle usunięte i powinny być posłużone zarzuty karne. Te osoby nadal pracują. Do poprzedniej władzy awansowały, więc weryfikacji nie ma. I takie same informacje spływają z całej Polski. Ja rozmawiałem z panem posłem Januszem Sanockim, który też takich informacji bardzo dużo dostaje. Niestety tutaj, mimo że minister może te zmiany przeprowadzić, nie robi tego. Więc po co mu taka duża władza nad sędziami, skoro też nie będzie tej weryfikacji przeprowadzał? No przynajmniej na razie nie widzimy takich chęci. Bo mówię, filozofia rządu obecnego jest etatystyczna. Oni chcą po prostu wszystko kontrolować. Nie chcą dać ludziom ani dostępu do broni, ani tym bardziej nie chcą dać możliwości wybierania ławy przysięgłych, bo w systemie, gdyby wybierano ławę, no to obywatele by mieli wpływ na to, kto ich sądzi, a sędzia w takim systemie spełnia tylko rolę techniczną, on tylko czuwa nad, mówię, jak już mówiłem, nad prawidłowością przebiegu, no i później po wysłuchaniu tych wotów, czyli głosowania ławy, no, na mocy kodeksu karnego wymierza jaką karę, czy jak należy orzec, pisze uzasadnienie, więc to tak to działa w Stanach Zjednoczonych. Znamy przecież wszyscy, starsze pokolenie, przynajmniej film 12 Gniewnych Ludzi, klasyka gatunku, można powiedzieć, z filmu sądowego. I tam jest to wszystko pokazane, jak to funkcjonuje. A tak było wszędzie właściwie do II wojny światowej, tylko komuna i rządy przez nią utworzone, no, wprowadziły ten system etatystyczny, a dalej w to się brnie. No więc jeszcze wrócę do tego, bo to jest cała filozofia, pytanie do nas Polaków, kim chcemy być? Czy chcemy być podmiotem, czy chcemy być obywatelami, suwerenem, czy chcemy być bandą niewolników? Bo zmieniają się kolejne władze, a my tak naprawdę tylko mamy możliwość raz na 4 lata pójść i wybrać albo wybrać ich przeciwników. Powinniśmy mieć prawo do wybierania również władzy sądowniczej, co gwarantuje nam konstytucja, jak najbardziej. Jako narodowi polskiemu, jako suwerenowi, powinniśmy wybierać sędziów. Oczywiście najpierw należy zacząć od weryfikacji. Ja jestem zwolennikiem tak zwanej opcji zerowej, nie tylko w sądownictwie, ale w prokuraturze. I ponieważ znam wielu sędziów, to uważam, że znaleźliby się tacy, którzy by przeszli przez to sito i by dalej orzekali, więc nie ma strachu, że tam wszyscy by stracili pracę, ale są tacy, którzy ewidentnie powinni zostać usunięci z zawodu. No, to jest nadzwyczajna klasa ludzi przecież. To jest nadzwyczajna klasa ludzi. Niestety tutaj są potrzebne zmiany konstytucji, bo jest nieusuwalność sędziów, ale też można te sprawy przeprowadzić nie naruszając konstytucji. Trzeba tylko troszkę po prostu mądrze... No to sędziowie by byli, nie naruszali nawet, a sądziła była. Jest to możliwe na mocy dzisiejszej konstytucji, taka zmiana? No teoretycznie można by próbować taką konstrukcję stworzyć, natomiast ja bym tutaj jeszcze wrócił do jednej kwestii dotyczącej
w ogóle tej całej filozofii rządzenia. Przede wszystkim to upodmiotowienie narodu jest potrzebne, bo i to prawo o dostępie do broni to też o czymś mówi. Czy, tak jak mówi pan redaktor Michalkiewicz, czy nasi rządzący się nas boją po prostu, skoro tego prawa nam dać nie chcą. Jeżeli popatrzymy na kraje sąsiednie i ile jest tej broni w rękach osób prywatnych, to my jesteśmy na szarym końcu. Jesteśmy najbardziej rozbrojonym krajem w Europie, zdecydowanie. Więc tutaj należy zmienić pewną filozofię. No to wynika też z tego, że pewnego niezrozumienia, no na pewno pan minister Ziobro nie rozumie zasady pomocniczości zapisanej w katolickiej Konstytucji. Rozumie, tylko nie chce jej stosować. No być może rozumie, ale nie stosuje jej. Więc generalnie nie da się rządzić takim dużym organizmem jak państwo z Warszawy. Nie da się być wszędzie, nie da się być tym dobrym szefem. O tym się przekonali nawet królowie, którzy przecież w 1576 Batory dał szlachcie przywilej z sądów trybunalskich, bo po prostu sądy królewskie nie były w stanie rozpatrywać spraw między obywatelami. I tak samo jest i dzisiaj w tym kierunku powinniśmy iść, czyli uobywatelnienia wymiaru sprawiedliwości. No właśnie w tym kierunku szły działania naszych środowisk. Było to miasteczko pod Sądem Najwyższym. Tam byli ludzie, którzy z racji tego, że często mieli do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, po prostu nabrali tej wiedzy. Tacy właśnie ludzie, Zygmunt Mielnik, Adam Słomka. Panie Ryszardzie, niech pan opowie o swoich perypetiach, bo pan przecież jest takim no, klasycznym przykładem właśnie chamskiej niesprawiedliwości, wręcz wołającej o pomstę do nieba, jaka pana spotkała. Mógłby pan parę zdań na ten temat powiedzieć? No więc oczywiście ja zostałem w roku 2007 fałszywie oskarżony o rzekome groźby w stosunku do pani adwokat Katarzyny Stefanik przed nią. Zostałem sądzony przez 8,5 roku, nie sądzono. Zostałem nawet aresztowany. Zostałem prawomocnie uniewinniony. Ale dwa miesiące pan siedział w więzieniu. Dwa miesiące siedziałem w więzieniu. Niestety, ponieważ sprawa toczyła się 8,5 roku, przestępstwo, które popełniła ta pani, mianowicie zawiadomienie o przestępstwie, które było popełnione, przedawniło się, więc nie mogę tutaj nic zrobić. Natomiast walczę o odszkodowanie za zadośćuczynienie za areszt. Walczę o zwrot kosztów adwokackich. Utraty zdrowia. No to się zawiera w tym wcześniejszym wniosku, o którym mówiłem. Natomiast tutaj się już zetknąłem podczas spraw o odzyskiwanie należnych mi z mocy ustawy kosztów adwokackich po prostu z bezczelnym łamaniem prawa przez sędziów wobec jego sądu, którzy no, tutaj stawiają na głowie, żeby mi tylko tych pieniędzy nie zwrócić. Wymyślają nieistniejące przepisy. No i ja tutaj no, jestem bezradny na razie, bo nie mam po prostu do kogo się zwrócić na skargę. Nie mogę pójść do prokuratury, no bo przecież wiadomo, że siedzą tam ci sami ludzie, którzy sędziom zarzutów nie postawią. Najczęściej środowisko prawnicze w każdym mieście to są ludzie ze sobą powiązani rodzinnie, którzy się znają, to jest, między sobą się żenią. Między innymi pan redaktor Michalkiewicz twierdzi, że to są potomkowie z mocnymi korzeniami sięgającymi niekiedy współpracy z Gestapo czy z NKWD. Jak pan na to patrzy? W dużym części to jest prawda. No, był taki pan, nazywał się, był też profesorem naszego, pan Adam Strzembosz, który takie zdanie powiedział, które mnie bardzo rozbawiło już wówczas, że środowisko sędziowskie się samo oczyści. No samo oczyści, to się oczyściło środowisko mafii pruszkowskiej, bo się wystrzelali wzajemnie w większości, natomiast środowisko sędziowskie się nie oczyściło, bo nie miało takiego zamiaru się oczyszczać. Tam nie ma jest wzajemne wspieranie się. Oczywiście tam są różne sympatie i antypatie. No są też sędziowie, którzy już tak daleko, jak to mówi młodzież, przegięli, że inni sędziowie patrzą na nich z obrzydzeniem. Ale ponieważ ktoś jest wysoko umocowany, to nawet był taki przypadek pani sędzi, która sfałszowała wyrok, która orzekała w sposób fatalny, który się śmieli się inni sędziowie, wszystkie wyroki były uchylane, mimo to ona dopiero niedawno przyrosła w spoczynku, a wiele osób, wiele rodzin zniszczyła swoimi stronniczymi, krzywdzącymi orzeczeniami, no ponieważ była mocno rodzinnie umocowana, to nie można było jej nic zrobić. No jak wyglądają właśnie związki tych sędziów z minioną, że tak powiem, epoką?
Czyli z komunizmem. No więc to są wobec no jest niczym systemem. Ciekawe historie. Oczywiście, że pytanie, skąd się wzięli sędziowie? To jest pytanie zasadnicze. Kto kształci sędziów? Jak się dostaje sędzia? No, sędzio można zostać, tak jak pan poseł Jan Bury oferował. Można o tym przeczytać, w jaki sposób pan poseł Jan Bury, który był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, załatwiał zostanie sędzią. To sobie proszę w internecie poszukać. Natomiast no, Krajowa Rada Sądownictwa, która tych sędziów faktycznie wybiera, prezydent tylko miał do zadania podpisać, mógł ewentualnie zwlekać z tym podpisaniem, i, czyli sędziowie, bo to oni tam stanowią większość. Kto ich wybrał? Wybrali ich na sędziów poprzedni sędziowie, a tamtych wybrali jeszcze poprzedni sędziowie, a tamtych wybrał Józef Stalin. Po prostu tak, ze Stalin. Czy też Bolesław Bierut, no ci, którzy po czy tutaj, Jakub Berman. Czy Jakub Berman, ci, którzy to sądownictwo tutaj tworzyli. No przecież pamiętamy takich sędziów, prokuratorów jak Stefan Michnik, jak Karolina Wolińska. No to jest kontynuacja, niestety, nie zostało to po 89 roku zmienione. Mamy rok 2017, no minęło tyle lat i nadal jesteśmy w komunizmie, tkwimy po prostu w komunizmie. No, tak, bo ciągłość państwa istnieje. Nie było ustawy o restytucji suwerenności, więc jesteśmy siłą rzeczy kontynuatorami no, tamtej formy obcej państwowości, bo PRL nie było państwowością polską, tylko była państwowością stworzoną przez najeźdźcek. No. No i na przykład taki kodeks rodzinny, który my na środowisko ojcowskie, w którym to się działo, nazywamy kodeksem antyrodzinnym, jest z roku 1960. Jest to kodeks oparty na kodeksie radzieckim, stalinowskim. Jest to po prostu gniot straszny, nadal to obowiązuje. Były próby dotarcia przez nasze środowisko, zresztą dobrze zaprzyjaźnione z panem ministrem Zbigniewem Ziobro, bo gdy Solidarna Polska wystawiała kandydatów do Europarlamentu, kandydował tam jeden z działaczy ojcowskich, pan Zenon Nowak, tam jest oczywiście dobra znajomość między panem ministrem Ziobro. Niestety pan minister nie chciał rozmawiać, uważa, że wszystko wie najlepiej. No i wszystko dobrze wszystko robi dobrze. No, czyli jakie są w tej chwili, mamy wrzesień 2017 roku, no, rozpoczęła się ta debata na temat zmian sądów. Jak pan to widzi, czy jakieś zmiany nastąpią? No ja jestem bardzo sceptyczny, natomiast te zmiany, które chce PiS wprowadzić, jeżeli cokolwiek zmienią na lepsze, to już będzie jakiś postęp oczywiście, bo my jesteśmy naprawdę tak już z tym wszystkim znękani, że no, oczekujemy jakiejkolwiek poprawy. Jeżeli nawet się tych sędziów część uda nieuczciwie jakoś tam odsunąć, to już, tak jak mówię, będzie to jakiś postęp. No tak, ale będzie to jednak zmiana, będzie to prowizorka. Będzie to prowizorka oczywiście. Należy państwo zmieniać w sposób taki, żeby to było trwałe, żeby to było dobrze przygotowane. No niestety ustawy są... Zmieni się rząd i dalej będzie, tylko że kto inny będzie wtedy sterował ręcznie, tak? No zmieni się rząd i nawet te dobre zmiany, jeżeli będą, to on może wrzucić do kosza, może to wszystko zmienić, większość sejmowa. Należy to robić w sposób. Czyli zmiany powinny być o wiele głębsze. Oczywiście. No zobaczymy, co będzie. Myślę, że na tym chyba skończymy. Czy chciałby pan jeszcze coś na zakończenie powiedzieć? No, generalnie mówię, no, bardzo mi się podobało wystąpienie pani premier Szydło. Takie aż się wzruszyłem odnośnie tego sądownictwa. No ale życzyłbym sobie, żeby rzeczywiście te zmiany polegały na tym, że to nie tylko będą piękne słowa, ale też naprawdę wreszcie stanie się to, o czym mówił Lech Kaczyński w 2001 roku, że jest w Polsce głód prawa i sprawiedliwości, tak mówił. Ja to nadal stwierdzam, że jest ten głód przede wszystkim praworządności w Polsce. Przywróćmy w Polsce praworządność. Dziękuję bardzo. Kurczę, akurat się skończyła pamięć w telefonie. W tej chwili? Tak. Już chyba nie nagramy Chojeckiego. To ale to trwało tam około 15 minut, ale... To mała pamięć. No mała, bo była do...